skąd pomysł na powstanie Obserwatorium Astronomicznego? Pomysł wziął się stąd. Z lekcjami astronomii zawsze młodzież jest zainteresowana. Trudno zainteresować szczególnie dziewczęta na przykład prądem elektrycznym czy elektromagnetyzmem. Natomiast jak przychodzi czas na omawianie zagadnień z astronomii, to zawsze tego czasu nam brakuje. Zawsze zadają mnóstwo pytań, zawsze są ciekawe, zawsze chcą wiedzieć czegoś, coś więcej się dowiedzieć. Stąd pomyślałam, że takie obserwatorium astronomiczne będzie wspaniałym narzędziem do poszerzania materiału, który zawarty jest w programach nauczania. A jaki jest cel powstania tego obserwatorium? Celem jest zainteresowanie młodzieży, dzieci, ale również osób dorosłych otaczającym nas światem. Chcę również, żeby w obserwatorium były organizowane różne konkursy, spotkania, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, żeby można urządzać różne pikniki astronomiczne, ponieważ wokół obserwatorium powstanie również tor przeszkód, taki astronomiczny tor przeszkód. Powstanie również model Układu Słonecznego wykonany w skali. Po to, żeby sobie wyobrazić, z jakimi rozmiarami mamy do czynienia w kosmosie. Na przykład, czym jest Ziemia przy Słońcu. A co będzie się składało na ten astronomiczny tor przeszkód? To jest niespodzianka. Niespodzianka. Dobrze. A kto będzie mógł odwiedzać to obserwatorium, brać udział w zajęciach tam organizowanych? Wszyscy. Od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, licea, studentów, osoby dorosłe, wszyscy, którzy chcą czegoś więcej się dowiedzieć, którzy są ciekawi otaczającego nas wszechświata, wszyscy są mile widziani. A co będzie się składało na obserwatorium? Jakie będzie jego wyposażenie, może tak? Sercem obserwatorium będzie teleskop, który będzie znajdował się pod kopułą, taki główny teleskop. Poza nim będzie jeszcze 7 teleskopów, wśród nich 2 do obserwacji Słońca. Będzie również w obserwatorium sala dydaktyczna z odpowiednim wyposażeniem. Będzie można tam oglądać pokazy nieba, gdyby na przykład chmury nam uniemożliwiły na żywo oglądanie nieba. Dobrze, i skąd siostry będą brały na to wszystko środki? Bo wiem, że aplikowałyście o dofinansowanie, którego się niestety nie udało uzyskać, tak? Tak. No teraz z pomocą przychodzą nam firmy, różne instytucje, życzliwi ludzie, także rozdajemy cegiełki. Mam nadzieję, że odpowiednią sumę da się uzbierać i do końca czerwca zrealizujemy ten projekt. Bo siostra uczy fizyki i sama jest pasjonatką astronomii. Skąd się w siostrze wzięła taka pasja? Myślę, że astronomia jest taką dziedziną nauki, którą nie sposób się nie zainteresować. Wystarczy popatrzeć nocą na rozgwieżdżone niebo, wystarczy pomyśleć o podróżach kosmicznych, o wybuchach supernowych, o kometach, o tym, jak wszechświat jest ogromny, o tym, jak jest... Tak, jak jest tajemniczy. Jak pomyślę o tym wszystkim, nie sposób się tym nie zainteresować, nie zachwycić. Wzbudza taką ciekawość poznawczą, wykraczającą poza granice Ziemi. Na przykład nasze spotkanie, jeśli trwa jedną lekcję, czyli 45 minut, to razem z Ziemią pokonamy około 80 tysięcy kilometrów w tym czasie. Przez 45 minut lekcji. Tak. Czyli można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy astronautami. 80 tysięcy kilometrów, żeby sobie uzmysłowić, ile to jest, to tak jak gdybyśmy okrążyli 2 razy Ziemię. To jest taka odległość. Ziemia wokół Słońca porusza się z prędkością około 30 km na sekundę. Ale to nie koniec, bo cały nasz Układ Słoneczny porusza się wokół środka naszej galaktyki z prędkością około 250 km na sekundę. To znaczy,
że w ciągu 45 minut, w ciągu naszej rozmowy, razem z Układem Słonecznym, pokonamy około 700 tysięcy kilometrów. Jaka to jest odległość 700 tysięcy kilometrów, żeby sobie jakoś to wyobrazić? To tak jakbyśmy w tym czasie poleciały na Księżyc i z powrotem. Więc ciągle jesteśmy w podróży kosmicznej. I na dodatek cały wszechświat się ciągle rozszerza. I tak myśląc tylko o tym aspekcie, o którym tutaj wspomniałam, nie sposób się tym nie zachwycić. Nie sposób, patrząc w niebo, nie zadać sobie takich podstawowych, elementarnych pytań. Skąd ten wszechświat się wziął? Dokąd zmierza? Czym jest Ziemia we wszechświecie? A skoro jest takim pyłkiem, to czy tylko na Ziemi jest życie? Także astronomia budzi wyobraźnię. Pozostawia dużo tajemnic i może dlatego jest tak pociągająca, intrygująca i fascynująca.